Cześć, witam Was w materiale bonusowym do filmu Jak wylosować bohatera pięciogwiazdkowego bez wydawania pieniędzy. A więc na początek kilka minut z pozdrowieniami dla hejterów. Pamiętaj, jeśli podoba Ci się ten kanał, to po pierwsze zasubskrybuj go, po drugie daj kciuka w górę pod filmem i po trzecie wesprzyj nas i zostań naszym patronem na www.patronite.pl/empire. Na wstępie dodam, że materiału tego w ogóle miało nie być, natomiast czuję się w obowiązku, żeby go nagrać po tym, jak zobaczyłem, co dzieje się w komentarzach pod ostatnim filmem. Co tam mamy za komentarze? Miało być śmiesznie, wyszło średnio, gorszych bzdur nie słyszałam, ledwo dotrwałem do końca, nie wierzcie, to oszustwo, ale bzdury, spodziewałem się czegoś innego i mój ulubiony, czekajcie, szukam, humor humorem, ale bądźmy poważni. Noż kurde, ludzie! Co z wami? Serio wy tak piszecie? Humor humorem, ale bądźmy poważni. Tu Kadar, ja ci serdecznie dziękuję, bo ten komentarz to on mi zrobił naprawdę cały dzień. Ja się już dawno tak mocno nie uśmiałem, próbując zrozumieć, o co tu chodzi. Przypominam, że prowadzę kanał o grze. O zabawie, a nie o obozach koncentracyjnych i głodzie na świecie. A co za tym idzie, powaga nie do końca jest tu wskazana. Ale nie do tego dążę. Spodziewałem się czegoś innego, kanał wyglądał na poważny i dobrze się rozwijający, a tu taka kicha. Ja tylko chciałem wam coś powiedzieć, a właściwie to zapytać. Czy jak wchodzicie do kogoś do domu, to pierwsze co, zwracacie mu uwagę, że telewizor stoi nie w tym miejscu, że wazon powinien być gdzieś indziej, a właściwie ta szafa to w ogóle nie pasuje do tej zielonej lampy. Co was to obchodzi? Tu jest dokładnie ta sama sytuacja. Robię kanał, jaki uważam za stosowny i pytanie, dlaczego próbując wchodzić na mój kanał mówicie mi, co mam robić? Czy jest za poważnie? Czy jest za śmiesznie? Nie do końca jestem w stanie to pojąć. No jak na tą chwilę wypuściłem 7 czy 8 filmów, przez 2 tygodnie oglądalność niektórych jest w granicach 5-7 tysięcy, co uważam za jakiś sukces i chyba świadczy to też o tym, że filmy są merytoryczne, bo jak patrzę sobie po internecie, to niektóre filmy w Polsce po pół roku czy roku wiszenia mają po 800 odtworzeń, więc gdzieś tam chyba jakaś merytoryka jest. I teraz ludzie, wchodzicie, oglądacie 8 czy 9 film, przy poprzednich 6 wszystko było spoko i jeden film z humorem zostaje wypuszczony, to od razu taka krytyka? No naprawdę? Nie myślicie, że powinno się wyciągnąć kije z dupy? A nawet jak nie, nie podoba wam się kanał? No przecież można odlajkować. Można zabrać suba, nie trzeba oglądać. Pozwólcie mi tworzyć swój kanał po swojemu. Pozwólcie mi czerpać przyjemność z mojej pracy. Po co siedzicie na tym kanale, jeśli on wam się nie podoba? Ja rozumiem, że niektóre firmy mogą dać więcej wiedzy, inne dadzą mniej wiedzy. Podoba wam się? Super, dajcie lajka. Nie podoba wam się? Albo odlajkujcie, albo nie przychodźcie, albo po prostu czekajcie na kolejny film. Ale po co od razu deprecjonować czyjąś pracę? Zróbcie coś samemu, zróbcie to lepiej. Ja, uwierzcie mi, naprawdę będę was szanował. To nie jest tak, że ja nie lubię krytyki. Bo jeżeli ta krytyka jest merytoryczna, to ona jest jak najbardziej na miejscu. I tu też uwaga do was. Jeżeli chcecie coś powiedzieć na temat materiału, merytorycznie, róbcie to. Wiele osób skorzysta z tego przywileju. Często dostaję informacje, a jakiś film ma za głośną muzykę, tu gdzieś muzyka jest za agresywna. I zobaczcie, cały czas robię zmiany. Sugerując się waszymi opiniami. Czasami nakręcam materiał bonusowy, jeżeli ktoś mi pisze, że nie rozwinąłem tematu. I ja się z tym zgadzam. Pod każdym filmem macie napisane, nie jestem alfą i omegą, nie znam wszystkiego najlepiej. Może wy macie lepsze sposoby, piszcie, komentujcie. No ale nie hejtujcie. Jeszcze jedna ważna informacja. Jeżeli na końcu tytułu widzicie uśmiech, to może to oznaczać, że film będzie traktowany w formie żartu. To taka podpowiedź tylko na przyszłość. Jeżeli zobaczycie uśmiech, a macie kij w dupie, nie puszczajcie tego filmu, bo on nie będzie dla was. Na 100%. Przejdźcie od razu do następnego. A na tym się nie skupiajcie. Udawajcie, że go nie widzieliście. To ważne. No, żeby być sprawiedliwym, muszę powiedzieć, że jest też cała masa miłych komentarzy. Więc tutaj nie skupiajmy się tylko na tych negatywnych. No ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że z psychologii to jest tak, że szybciej piszą i łatwiej ci, którzy hejtują i mają coś złego do powiedzenia, niż ci, którzy chcą pochwalić, ale tym kilku pochwałom, które tam się u mnie znalazły, też bardzo dziękuję. Dziękuję też za merytoryczną uwagę, że nie rozwinąłem tematu i tu się zgodzę, bo jakby skupiłem się na tym, żeby było śmiesznie, z czym wielu ludzi się nie zgadza, więc teraz trochę ten temat rozwinę. Wszyscy doskonale wiemy, że w tej grze
za przydzielanie bohaterów pięciogwiazdkowych odpowiada algorytm. I nikt z nas nie ma zielonego pojęcia, jak ten algorytm wygląda i co bierze pod uwagę. Co za tym idzie? Nie ma żadnych stuprocentowych metod na wylosowanie bohatera pięciogwiazdkowego. Można tylko zwiększyć swoje szanse. Jak gdzieś wspominałem w jakimś filmie i to powtórzę, mnie pierwsze postacie pięciogwiazdkowe wpadły bodajże na 55 levelu. No to już tutaj nie ma znaczenia, czy to był level 55, czy 53, czy 56, ale gdzieś w okolicach, więc bardzo dużo tych piątek nie dostawałem. Jeżeli nie macie tych piątek, jak można zwiększyć troszkę swoje szanse, żeby te piątki dostać? Po pierwsze, jak najszybciej starajcie się zrobić obóz na levelu 20. To jest bardzo ważne. Mi pierwsze kilka piątek wpadło tam. Do losowań nie miałem szczęścia bodajże przez 2 lata. Przez 2 lata żadnej piątki nie wylosowałem. Ani z tokenu, ani z losowania razy 1, razy 10, nic. Natomiast do losowań za chwilę przejdę. Jak uważam, że według mnie, znowu według mojego doświadczenia, losować najlepiej. Jakie mnie losowania przynoszą najwięcej piątek? Więc maksujcie. Maksujcie obozy level 20, wrzućcie ich 3 albo 4 i niech ta produkcja ciągle tam idzie. Jeżeli tak będziecie mieli, jeżeli będziecie mieli 4 obozy na 20 levelu, one będą non-stop chodziły, no to wyciągacie co 2 dni 4 sztuki i tutaj jest szansa, że po miesiącu czy po dwóch jakaś piątka na pewno wpadnie. Raz lepsza, raz gorsza, ale coś na pewno wpadnie. I to jest 100% szansa, tak? Oczywiście ona jest na przestrzeni kilku miesięcy, czasami jest to miesiąc, czasami są to 3 miesiące, ale raczej nie chce mnie się wierzyć, że przez dłużej niż 3 miesiące nikt piątki z 4 obozów robionych non-stop nie dostanie. Kolejny temat to losowania. Ktoś z Was zwrócił mi uwagę w komentarzu, że nie rozwinąłem tematu. I to jest super komentarz. Faktycznie tego tematu nie rozwinąłem, więc teraz rozwinę temat losowań. Zacznijmy od złotych tokenów. Czy warto wykorzystywać tokeny złote od razu? To znaczy wpada jeden złoty token, czy dwa, pach, losujemy. No ja uważam, że nie. Zbierajcie te tokeny jak najdłużej możecie i wykorzystujcie je tylko i wyłącznie na wydarzeniach okresowych, typu wydarzenie wielkanocne, czy też świąteczne, gdzie jest Babka Mróz na przykład do wylosowania. Po pierwsze, nie wiem, czy nastąpi zwiększenie szansy na losowanie bohatera, ale na pewno macie szansę na wylosowanie lepszego bohatera. Losując normalnie, możecie wylosować tylko i wyłącznie postać standardową. Losując w wydarzeniach, macie multum dodatkowych możliwości. Poza tym, ja uważam, że stosując kilkanaście czy też kilkadziesiąt tokenów w krótkim odstępie czasu, troszkę zwiększacie swoje szanse. Ja cały czas powtarzam, nie znam algorytmów, nie wiem jak to wygląda, mówię na podstawie swojego doświadczenia. Kiedy losowałem przez grube 2 lata z pojedynczych tokenów, nic mi nie wpadło. Kiedy zacząłem stosować swoją metodę, coś mi wpadło. Czy uważam, że odkryłem jakiś schemat w algorytmach? No nie, może po prostu miałem farta. No ale skoro ja miałem farta, może ten fart się u Was powtórzy. Może ta szansa jest większa o 0,5%, może 1, może o 10. Nie mam zielonego pojęcia. Jak ja losuję z tokenów? Tylko i wyłącznie na wydarzeniach. I dodatkowo nie losuję od razu tokenami pod rząd. 1, 2, 3, 4, 5. Ja losuję sobie raz. Potem robię jakiś najazd, losuję drugi raz, robię sobie kolejny najazd, losuję trzeci raz, robię sobie jakąś prowincję na mapie, cokolwiek innego. W ten sposób moje losowania z tokenów wypadają co 2 minuty, 5 minut, 10 minut, różnie to bywa. U mnie przynosi to efekty. Tą samą zasadę stosuję przy losowaniu z uzbieranych monet Valhalla czy Atlantydy, albo na przykład kluczy. Zbieram jak najwięcej, a następnie losuję co kilka minut. Co z losowaniami za diamenty? No z losowaniami za diamenty to jest tak, że z pojedynczych losowań za diamenty za 350 sztuk zazwyczaj nic mi nie wpadało, aczkolwiek niejednokrotnie widzimy, że ludzie tam pokazują, że wylosowali, jedno losowanie zrobili. U mnie to się nie sprawdzało. Losowania razy 10, podobna historia. Z losowania razy 10 nic mi nie wpadało bardzo długo, właściwie do teraz nie stosuję losowań razy 10, bo u mnie efekt był kompletnie zerowy. Przeszedłem na losowania razy 30 i tak jak tłumaczyłem gdzieś tam pod postami, to zbieram na losowanie razy 30 około 2-3 miesięcy, no powiedzmy, że będą to 3 miesiące. Raz trochę dłużej, raz trochę słabiej, w zależności jak te diamenty gdzieś tam spływają. Losując razy 33 razy do tej pory, za pierwszym razem nic mi nie wpadło, oprócz oczywiście masy czwórek. Za drugim razem i za trzecim wpadło mi tam chyba 2 i 4 postacie pięciogwiazdkowe. Za każdym z tych 2 razy wpadła mi postać miesiąca. A te losowania macie w poprzednim filmie, więc możecie do niego wrócić. Ja w ogóle patent na losowania razy 30 mam taki, że najpierw kupuję coś za pieniądze. Najczęściej są to właśnie te diamenty za 5 czy tam za 8-9 zł. Potem wykonuję sobie jeden najazd i po chwili losuję razy 30. 2 razy tak zrobiłem, 2 razy dostałem piątki. Czy udało mi się znaleźć lukę w systemie? Podejrzewam, że nie. Czy udało mi się mieć farta? Oczywiście, że tak. Czy Wam się uda? Może tak. Ktoś tam mówi, że jest niecierpliwy, nie czeka
trzech miesięcy, nie będzie czekał trzech miesięcy, czy tam nawet więcej, jeżeli nie kupuje diamentów na 30 sztuk. No spokojnie, nie czekajcie, ale nie miejcie pretensji potem, że nie macie postaci pięciogwiazdkowych. Ja mówię, co można zrobić, żeby zwiększyć szansę, albo nawet nie to, co trzeba zrobić, tylko to, co działa u mnie. A jak działa u mnie, to może zadziała i u was. Kolejne pytanie, które tam się gdzieś przewinęło, to gdzie losować? Według mnie zdecydowanie nie warto losować na standardowych losowani postaci, ani nawet losowaniach postaci danego koloru. Wszystko oczywiście zależy, jakie macie zaplecze, no ale zakładam, że nie macie tych postaci pięciogwiazdkowych całej masy, skoro słuchacie tego materiału, więc losujcie na wydarzeniach sezonu drugiego lub sezonu trzeciego, czyli albo sezon drugi Atlantyda, albo sezon trzeci Valhalla. Tam jest cała masa dobrych postaci dodatkowych, oczywiście oprócz możliwości wylosowania standardowych. Natomiast na tych sezonach te postaci w większości są o wiele lepsze niż standardowe postacie, które moglibyście wylosować. Więc jeżeli już uzbieraliście te 10, jak chcecie, czy też 30 po mojemu losowań, to czekajcie na losowanie do momentu, do kiedy będziecie mieli sezon drugi albo sezon trzeci. No ja ostatnio chciałem losować z sezonu trzeciego, czekać na sezon trzeci na początku maja. Skusiłem się na sezon drugi, dlatego że była cała masa dodatkowych postaci. Tam zawsze chyba w sezonie drugim teraz dają 4 postacie takie jakby bonusowe. Teraz był Siewca, Ranwir, którego bardzo chciałem i de facto udało mi się go wylosować. Atomos, którego już miałem i coś tam jeszcze. Więc 3 dobre postacie. I z tych 3 wylosowałem jedną, tylko dlatego się skusiłem na losowanie Atlantydy. Gdyby tam pokazały się jakieś postacie, które już mam, załóżmy, to pewnie czekałbym do sezonu trzeciego, bo z sezonu trzeciego nie mam jeszcze żadnej piątki. Losowałem raz, właśnie razy 30, to był ten pierwszy raz, kiedy w ogóle się skusiłem na losowanie razy 30, no i wtedy akurat nie wypadło mi z piątek kompletnie nic. Oczywiście mam większość czwórek i trójek, ale piątki żadnej. Tak więc reasumując, nie ma żadnej 100% metody, można lekko zwiększyć trochę swoje szanse. Czy to jest fart, czy tak jest napisany algorytm, nie mam zielonego pojęcia. I pewnie nigdy nie będę wiedział, bo musiałbym kupić tę fabrykę z grą, Zyngę. Nie wiedzie mi się źle, ale zdecydowanie mnie na to nie stać, więc to chyba szybko nie nastąpi. No i pamiętajcie, nikt nas tutaj ze sobą na siłę nie trzyma. Taka jeszcze uwaga do was. Jeżeli widzicie na końcu tytułu uśmiech, to oznacza to ni mniej, ni więcej tylko fakt, że materiał będzie potraktowany humorystycznie. To taka uwaga do tych wszystkich smutnych ludzi, którzy tam pisali, że miało być śmiesznie, a nie jest. Okej. Następnym razem, jak zobaczycie uśmiech na końcu tytułu, po prostu nie wchodźcie w ten materiał. Omińcie go szerokim łukiem, przejdźcie do następnego. Jeżeli uważacie, że trochę humoru, który chciałem przekazać w tym smutnym jak ch**i czasie, to za dużo, no to sorry, nikt was tutaj na siłę nie trzyma. Zawsze możecie ten kanał opuścić, jeżeli uważacie, że nie ma tu merytorycznych treści. Na początku każdego filmu proszę was o wsparcie, czy to w formie komentarzy, czy to w formie wsparcia na Patronite. Jeżeli ciężko jest wam dać piątaka na to, żeby ten kanał się tworzył dalej, to dajcie od siebie minimum. A to minimum to właśnie powstrzymanie się od hejtowania. Serdecznie was pozdrawiam, miłego dnia wam życzę z nadmorza, wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, do następnego filmu w sobotę. Pamiętaj, jeśli podoba ci się ten kanał, to po pierwsze zasubskrybuj go, po drugie daj kciuka w górę pod filmem i po trzecie wesprzyj nas i zostań naszym patronem na www.patronite.pl/empire.